Cześć, tu Radek Walecki z blogu operatorzy i dzisiaj sobie powiemy czym jest korekcja promienia narzędzia, jak ją zastosować, aby wychonać, wykonać ruch współbieżny i przeciwbieżny, jak narysować taki kontur z użyciem promieni oraz fazek oraz omówimy sobie funkcje approach i deep approach, czyli wejścia i wyjścia z materiału. Także zapraszam. Przechodzimy do symulatora. Rysujemy sobie przygotówkę tak jak tutaj. Na rysunku, czyli 50 na 50 mm, punkt zerowy tutaj w tym lewym dolnym narożniku, i grubość 20, tak jak tutaj mam w tym, już w tym szablonie. Wybieramy sobie dowolne narzędzie, może być to na razie fres o średnicy 10, dowolne parametry i pierwszy wiersz z obrotami. Spróbujmy sobie napisać program bez korekcji promienia narzędzia na taki kwadrat. Więc zacznijmy, może. Tutaj, w tym lewym dolnym punkcie, tak, żeby wyjść za kontur. Czyli sobie wpisujemy x-15, y-15. Na razie w powietrzu. Kolejny wiersz. Zanurzamy się w materiale na 5 mm. I musimy sobie teraz policzyć, o ile musimy odsunąć narzędzie, tak, aby wyrysować ten kontur. Więc w przypadku freza dziesiątki nie ma żadnego problemu, bo możemy sobie tak policzyć, że promień narzędzia to będzie jakieś 5 mm. To będzie wtedy x minus -5. Mamy wtedy w y -5. Wtedy sobie przechodzimy w y na 55, tak aby wyjść za kontur. W się na 55. Wtedy musimy wrócić x na, w y, przepraszam. Na minus 5 i w x, no myślę, że na minus 10, tak aby wyjechać za cały kąt więc tutaj nie było żadnego problemu dla naszego, dla tego narzędzia. Mamy taki kwadrat. Narzędzie nam tutaj spokojnie do oka obiedzie. Jak widzimy, tutaj delikatnie nam rysuje naszą przygotówkę, i tutaj wyjeżdżam, pięknie wyjeżdża z materiału, wszystko wed wedle rysunku. Według dokumentacji. Ale, jeżeli byśmy chcieli zmienić narzędzie w takim przypadku, no to już musimy znowu grzebać ten tym konturze. Jeżeli byśmy sobie wybrali fres 20, no to wtedy byśmy musieli tutaj znowu pisać x 10, y 60, bla, 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 bla. I tutaj z pomocą przychodzi nam korekcja promienia narzędzia. I teraz korekcję promienia narzędzia dzielimy na dwie grupy. Jedna jest lewostronna, druga jest prawostronna. Czyli, jeżeli byśmy chcieli wykonać taki kontur i wykonać go obróbką współbieżną, tak jak narysowaliśmy, to musimy sobie tutaj podać RL. Czyli tutaj wpisujemy w tym wierszu. RL. Wybieramy. I co to oznacza? Jak można to zapamiętać? RL. Ja sobie przynajmniej tak to, tak to zapamiętałem, że R kojarzę jako promień i L, czyli left, czyli lewa strona, promień jest po lewej stronie. Jeżeli wybierzemy sobie RR, no to promień mamy po prawej stronie. Czyli w tym przypadku ten kontur, no dla tego przykładu, jeżeli byśmy chcieli wykonać taką przygotówkę dookoła, no to by nam nie, to akurat nie zadziałało, byśmy musieli użyć tutaj tylko i wyłącznie RL. I w przypadku korekcji promienia narzędzia bardzo istotny jest kierunek w jakim rysujemy nasz kontur. I, dlaczego, I dlatego właśnie narysowałem ten kwadrat zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdyż mamy wtedy obróbkę współbieżną, która jest jak najbardziej zalecana w przypadku maszyn CNC. Dobrze, spróbujmy sobie zatem narysować taki kontur używając korekcji promienia narzędzia. Jeżeli mamy, już tu, jeżeli mamy narysowany ten kontur zgodnie z ruchem wskazówek zegara Możemy użyć tutaj funkcji RL, o czym już mówiłem wcześniej. I teraz, aby wykonać taką obróbkę, musimy sobie ten kontur narysować dokładnie tak, jak go widzimy, czyli dokładnie tak, jak mam na rysunku. Czyli jeżeli tutaj mamy punkt zerowy, czyli x0, y0, to wpisujemy sobie tutaj w pierwszym wierszu x0, y0. W kolejnym wierszu wpisujemy, tak jak mam na rysunku, czyli 50. 50 mm szerokości, x 50 mm długości, y 0 i w x również 0. I tutaj sobie oczywiście wpis, zaznaczamy RL, czyli promień po lewej stronie od konturu. Robimy sobie symulację. Jak widzimy, tutaj jest ścieżka narzędzia, jest odsunięta od konturu. I zobaczmy, zobaczmy sobie to w 3D i efekt jest taki sam jak poprzednio. I mamy narzędzie odsunięte od konturu. Wszystko jest zgodnie, zrobione zgodnie z dokumentacją. I dlaczego warto używać tej funkcji? Teraz, jeżeli w tamtym przypadku, jeżeli byśmy chcieli zmienić narzędzie, no to byśmy musieli przerabiać cały kontur. A tutaj tego nie musimy robić. Możemy sobie wybrać dowolne narzędzie. Może to być nawet średnica 40 mm. A sterowanie i tak nam przeliczy odsunięcie tego promienia narzędzia od naszego konturu. O tutaj delikatny wrzer widzę, ale to tylko dlatego, że mamy na początku x-15, y-15. To oczywiście nie wystarcza dla takiego narzędzia. Ale generalnie jak widzicie zasada jest ta sama. Mamy narzędzie odsunięte tak, aby nam obrysowało kontur, który narysowaliśmy. No dobrze, a teraz sobie zmieńmy narzędzie na jakieś mniejsze i sprawdźmy, co się stanie, jeżeli tutaj zmienię korekcję promienia narzędzia na prawostronną. I używając konturu tak jak mieliśmy na początku. Jak widzimy, narzędzie nam obrobiło taką wysepkę, gdyż kazaliśmy mu przejść z prawej strony od konturu. Czyli weszło sobie tutaj w tym punkcie i objechało cały kontur, z tym, że wewnątrz. Jeżeli korekcję promienia mamy już w miarę opanowaną, możemy przejść sobie do kolejnego konturu. Mamy tutaj ten sam kwadrat jak poprzednio, z tym, że wprowadziłem dwie zmiany. Mamy tutaj promień 15 mm i faskę o długości 10 mm. I teraz, żeby rysować sobie, wyrysować sobie ten kontur i żeby go ładnie było widać, musimy sobie wprowadzić kilka zmian. Mianowicie przechodzimy sobie tutaj tym klawiszem softkey i wybieramy automatyczne rysowanie. Dodatkowo sprób narysujemy sobie ten nasz kontur na pewnej przygotówce, tak aby było nam widać te. To, co robimy, bo jeżeli tutaj sobie zostawimy w ten sposób, to nie będziemy widzieli, co rysujemy tak naprawdę. Więc sobie tutaj wprowadźmy jakąś małą korektę. Zróbmy sobie tutaj minus 25 mm i tutaj sobie zróbmy 75 mm. I teraz już będziemy mniej więcej widzieć, co się dzieje. Przejdźmy zatem do rysowania naszego konturu. Jak widzimy, na początku mamy tutaj tak samo jak poprzednio, czyli mamy. Przejście 0 na Y50, czyli wychodzimy tutaj sobie za konto I teraz już musimy wprowadzić pewną zmianę. Ale żeby to było lepiej widać, sobie zróbmy tutaj najpierw start pojedynczy blok i widzimy przejście, tutaj od minus 15 do 0 i do plus 50. I teraz, aby zrobić kolejny krok, czyli tutaj to zaokrąglenie, musimy przejechać w Xie do samego końca. Oraz wykonać kolejny ruch. I teraz pomiędzy tymi dwoma ruchami wykonujemy zaokrąglenie. Czyli nie robimy tutaj, nie wpisujemy w x 5,35, tak jak tutaj mam na rysunku, i tak, czy jakąś, jakąkolwiek inną wartość, czy tylko przejeżdżamy sobie do samego końca, tam gdzie będziemy chcieli wykonać kolejny ruch. Czyli w naszym przypadku mamy x 50, y 0, bo chcemy zejść w tym kierunku. I chcemy wykonać zaokrąglenie, czyli wpisujemy tutaj 15 pomiędzy tymi dwoma punktami. Jak widzimy, zaokrąglenie nam się tutaj wykonało. Poprzednio nam gdzieś tutaj wyjechało w drugą stronę, ale jeżeli zrobimy kolejny, kolejny ruch, no to już sterowanie wie, w którą stronę to zaokrąglenie wykonać. I teraz, aby wykonać taką fazę, musimy wziąć pod uwagę tą odległość. Czasami spotkamy się na rysunkach z podaną tylko tą odległością, ale możemy sobie łatwo policzyć, że jeżeli w przypadku oczywiście fazy 45 stopni, że ta odległość jest równa tej razy pierwiastek z dwóch. Czyli to jest taka przekątna w kwadracie, tak? I w tym przypadku w tym sterowaniu my bierzemy sobie pod uwagę tylko i wyłącznie tą odległość. Więc teraz sobie przechodzimy tutaj pomiędzy Y a X, czyli pomiędzy tą a tą odległością. Sobie tutaj wybieramy chamfer. I wpisujemy segment fazy 10 mm. Teraz jak widzimy z powrotem sterowanie wykręca nam tą fazę w drugą stronę nie tak jakbyśmy chcieli ale już gdy klikniemy kolejny blok to jak najbardziej ta faza nam się tutaj utworzy teraz w tym przypadku ten kontur mógłby być ok ale musimy jeszcze zrobić jedną rzecz którą będzie, będzie widać tutaj właśnie czyli wyjście z materiału Sterowanie dojeżdża sobie do tego momentu, gdzie mamy X0 i na tym kończy. Dlatego ważne jest, aby przejechać jeszcze kawałeczek dalej, tak aby nie powstała żadna skaza na materiale. Dlatego musimy sobie wyjechać i użyć do tego albo konturu. Po prostu przedłużamy sobie tutaj X, o na przykład 5 mm. I wtedy już mamy taki wyjazd za materiał, lub możemy użyć funkcji Departing. I tutaj mamy do wyboru kilka różnych opcji, ale zwykle w takim przypadku możemy użyć zwykłej, zwykłego, prostego wejścia. Czyli tutaj sobie wpisujemy długość wejścia, czyli powiedzmy 10 mm, i to w sumie tyle. A ok, jeszcze z, tutaj zmieniłem. A jeszcze x0, oczywiście i. I dopiero po x0 wpisujemy sobie to wyjście. I teraz, jak widzimy, mamy to wyjście wydłużone. Moglibyśmy użyć na przykład wyjścia po łuku, bo takie jest sobie bardziej zalecane. Ale w takim przypadku tam to nie przeszkadza, ale możemy sobie tutaj dla przykładu takie zrobić. Może nie to, nie, może nie to wyjście, ale to. Czyli wpisujemy sobie tutaj x minus 5, y minus 5. I promień na przykład 7. I teraz jak widzimy, mamy takie wyjście po łuku. Do tego momentu, do którego tutaj wpisaliśmy, czyli x-5, y-5. No dobrze, ale jak już jesteśmy przy temacie wejścia i wyjścia, to powiedzmy sobie może parę, parę słów o tym. Poświęćmy 5 minut i omówmy sobie wszystkie te funkcje. Pierwszą z nich jest approach stycznie do naszego konturu, czyli równolegle. Tak jak widzimy tutaj na tym rysunku. Ale by, oczywiście aby to zobrazować sobie to uzupełnimy. Wpisujemy x0, y0, oczywiście tak aby wejście nastąpiło tutaj w tym punkcie. I wpisujemy sobie długość tego wejścia. Czyli w zależności jaką mamy na przykład bryłę z przygotówki, no to wtedy sobie możemy to wydłużyć. Wpisujemy dla przykładu 10, korekcja oczywiście lewostronna. I zobaczmy, jak to wygląda. O, jeszcze muszę usunąć jedną rzecz. I teraz. Jak widzimy, mamy przejście z tych naszych minus 15 mm w tym kierunku. I tutaj się zaczyna wejście od długości 10 mm równolegle do naszego konturu. Wejdźmy dalej. Czyli mamy wejście prostopadłe do konturu. Czyli tak, jak tutaj mamy na rysunku. Wejście będzie pod kątem 90 stopni do naszego konturu. Wpisujemy sobie tutaj x0, y0, długość 10, korekcja, go to 0 i start. No i jak widzimy, tak jest. Tak to wygląda. Mamy 90 stopni i idziemy dalej po konturze. No, taka, takie wejście no raczej jest niezalecane. Więc sobie przejdźmy dalej i powiedzmy. Opowiedzmy sobie o tych dwóch wejściach półku, jedno z nich wygląda w ten sposób, tutaj sobie wpisujemy pod jakim kątem narzędzie ma, to jest tak się nam wywinąć jakby. Aby to zobrazować zrobimy sobie tutaj 180 stopni, czyli taki półokrąg, pod jakim kątem ma to narzędzie sobie po prostu wejść i do tego wpisujemy promień. Jeżeli sobie wpiszemy 20, to pewnie nie będzie tego widać nawet na, na naszym rysunku. Ale jeżeli wpiszemy 10, to myślę, że jak najbardziej. I narzędzie nam wykona taki półokrąg w kole o promieniu 10 mm. Jeżeli sobie tutaj zmienimy na 5 mm, no to ten okrąg nam się zmniejszy. I jeżeli, i jeżeli sobie wpiszemy na przykład 90 stopni. No, to będziemy mieli takie wejście prostopadłe z tym, że po łuku. I takie wejście jest jak najbardziej zalecane w takich obróbkach. Czyli mamy wejście już po łuku, wyjście po łuku, także wszystko powinno pięknie, pięknie nam grać. Ale przejdźmy sobie do następnej funkcji. Czyli również wejście po łuku. Tym, że nie podajemy żadnego kąta. Tylko podajemy zaokrąglenie, jakie ma zrobić. Zróbmy sobie 10. I to tyle. Jak widzimy troszeczkę nam się wypłaściło tutaj. Ale to wejście jest jak najbardziej ok. Możemy sobie zmienić jeszcze promień. Ale to myślę, że będziemy mieli jeszcze bardziej prostą linię. Bardziej wydłużoną. Przepraszam. No dobrze. Drugi kontur mamy opanowany. Więc sobie teraz przejdźmy do konturu numer 3. Tutaj będziemy mieli do wybrania kieszeń. W takiej przygotówce 100 na 50 mm, więc sobie to szybciutko narysujmy. Kopijmy sobie może najpierw ten program. Uzupełnijmy sobie przygotówkę. Załóżmy, że punkt zerowy będziemy mieli tutaj. Czyli przechodzimy sobie tutaj, wpiszemy sobie 0, 0, 20 mm grubości. 150 długości i 100 szerokości. I załóżmy sobie. Jeżeli jak chcemy to narysować, to załóżmy, że zaczniemy sobie tutaj w środku. W sumie nie, na, nie narysowałem, jakie są odległości tutaj od ścianek, ale sobie coś tam założymy zaraz. I powiedzmy, że ten kontur jest w środku tej przygotówki. Więc zacznijmy sobie od XA. Na przykład 10, y0. Zajście w materiał i zróbmy sobie wejście w kontur. Czyli ma, wygląda to w ten sposób. Wpisujemy sobie x0, y0. Promień, załóżmy, że jest 10. Czyli wylądujemy sobie w tym punkcie. I teraz. Chcemy przejść do tego momentu, czyli musimy podzielić tą wartość na dwa. Więc sobie to szybciutko zróbmy. 71,7 na 2, 35,85. No dobrze. Czyli wpisujemy w y minus 35,85. Następnie robimy sobie zaokrąglenie pomiędzy tymi dwoma prostymi. Czyli wpisujemy tutaj round 15. Następnie jesteśmy w tym punkcie. Jeszcze zróbmy sobie automatyczne rysowanie, bo gdzieś mi wcięło. I sobie tutaj w x wpiszmy. 76,4. Z tym, że inkrementalnie moglibyśmy sobie po prostu dodać do do xa 15 mm z tego promienia. Do, tego, do, tego, do tej wartości 15 mm byśmy mogli dodać, i byśmy też wylądowali w tym punkcie, ale nie musimy tego liczyć. Możemy po prostu zrobić to inkrementalnie. Następnie, gdy jesteśmy w tym punkcie, chcemy dojść do tego punktu. Więc musimy, możemy to zrobić na kilka sposobów, ale zróbmy sobie na razie takim prostszym. Mianowicie sobie odejmiemy od tej wartości tą część i będziemy wiedzieli, gdzie jest mniej więcej ten punkt. Czyli mamy 71,7 minus 25, minus 22,6. Tutaj nam pozostaje 24,1 i od tego 24,1. Odejmujemy 35,85 i mamy 11,75 w minusie. Czyli wpisujemy sobie y 11,75. Oraz i oczywiście x, o którym zapomniałem, 121,7, tak? Bo tutaj mamy x0, a chcemy dojść do tego punktu, czyli 121,7. Następnie wpisujemy sobie inkrementalnie. Chociaż może nawet nie musimy. Wystarczy, że wpiszemy sobie 38, 35, 85 do samego końca w y. Czyli wybieramy interpolację liniową. Y, 35, 85. Następnie wybieramy sobie zaokrąglenie. 25 mm. I wpisujemy x0, czyli już mamy zaokrąglenie 10 mm i zejście do 0. x0, y0 jak widzimy, kontrol nam się ładnie strzedł. Możemy również jeszcze zrobić sobie wyjście z materiału. Czyli sobie to usuniemy. Zróbmy sobie 10 mm, albo nie, zrobimy sobie prostopadle konturu. Zróbmy sobie takie wejście. No dobrze, ale jak widzimy, jeżeli tutaj mamy x0, y0, a wedle przygotówki x0, y0 jest tutaj, to musimy sobie ten punkt przenieść. Ten punkt bazowy musimy sobie przenieść w tym kierunku. I teraz, aby to zrobić, wystarczy, że sobie wpiszemy tutaj na przykład po wywołaniu narzędzia współrzędne obliczeniowe i przesuniemy sobie punkt bazowy na przykład tutaj o, niech jest. Jakieś 10-15 mm, niech jest 10 i w Y o 50. Czyli teraz sobie przenieśliśmy całą bazę stąd. Tutaj, tak. I zobaczmy sobie, jak to wygląda. promień zaokrąglenia za duży, no dobrze no dobrze, pojawił nam się błąd, że mamy zbyt duży promień zaokrąglenia ale możemy to szybko zmienić dodając tutaj odległość na przykład 25 mm w x aby ten nasz promień zaokrąglenia 10 mm nam się po prostu tam zmieściło czyli myślę, że już teraz myślę, że powinno wszystko nam grać wejdźmy sobie do symulacji Reset start, wejście w materiał, wejście po łuku. Tutaj nasze pierwsze zaokrąglenie. Kolejne, kolejne i teraz będziemy mieli proste wyjście, prostopadłe do konturu. A i oczywiście wyjście i zakończenie programu. I teraz gdy widzimy taką kieszeń, możemy sobie pomyśleć, kurcze no no okej, okay, dobrze, wybiorę sobie taki kontur, ale co dalej, wtedy mam ręcznie wybierać sobie to z pilota tą całą resztę, która tutaj pozostała? No nie, tą resztę możemy sobie wybrać również na samym sterowaniu, nie potrzebujemy do tego kama, a wystarczą nam SL cykle, ale o tym, jak to działa, jak to, wszystko, jak to wszystko napisać, no to sobie powiemy w kolejnym odcinku. Może nie w kolejnym, bo w kolejnym chciał omówić FK funkcje. Ale już myślę, że po tych FK funkcjach sobie omówimy SL-cykle. Także myślę, że nie będziecie się nudzić. Ale żebyście byli na bieżąco, to subskrybujcie kanał, śledźcie fanpage'a, bo tam dość udostępniał na bieżąco aktualizacje. Jeżeli coś wpada na bloga czy na kanał na YouTube. No i to w sumie tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!